Hej, GGB z tej strony. Słuchajcie, w ostatnim odcineczku nam się nie udało pokonać tego wielkiego bosiura. Zwiedziłem troszeczkę internetu i okazało się, że nie tylko ja jestem upośledzony w tej grze. No i już wiem mniej więcej, co trzeba zrobić. Oczywiście nie zabiłem go. Do końca tego nie zrobiłem. I zobaczymy, czy mi się uda za drugim podejściem po prostu. Kurna. Pokażę ci, co ten mały szczurek potrafi. No dobra, chodź tu, gosteczku. Okej. 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 Okej, udało się. Jaką fajną ma tyrolkę. Oczywiście mu to gwizdniemy, tak? A jak? Wciągarka liny. Spoko. On by się już na tym nie wciągnął. I dobra, i przeszliśmy. Easy peasy. Tak, pozbieramy sobie. Aha, zwłoki wciągnęło w tekstury. Z tego co widzę. Dobra. No to. Hallo. To lecimy dalej w takim razie. Przeciągnę to? Aha, okej, okay, już, fajnie. Przytrzymaj, okej, przytrzymałem. O kurna, aż takiego mela wielkiego przeciągnęło. Dobra. To lecimy dalej, lecimy do naszego ziomka Aleksa. I z powrotem. No, z powrotem. No smoking. Tyle się wydarzyło. Nie, bez idziemy stąd. No drabinka? Nie, idziemy stąd. No. No. Co, twoja śmierć, ziomeczku. Dawaj rzeczy ze swoich zwłoków. Okej. Droga bez wyjścia. Idziemy dalej. No ja bym tak nie krzyczał. O! 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 Aleks! O! Lara, co ty tu robisz? A, leży tu. Nic ci nie jest! Tam jest szyb. Utknąłem tutaj. Nie wygląda to za dobrze. Tu jest jakieś coś. No nie! Cholera, drzwi są zablokowane! Trzymaj się! Zaraz ci wyciągnę! Ale pośpiesz się! Okej, i co teraz? No dobra, wiem, że tu jest drabinka i to muszę przeciągnąć. Aha. O Jezu, nie mówcie, że to tak ma działać. Gdybym się jakoś dostała na górę, to może udałoby się to ruszyć. A w tę stro... Gdzie na górę? Gdzie ty możesz się dostać, przepraszam bardzo, bo ja nie rozumiem. A nie można tego tak po tych przeciągnąć sobie, o? Sobie o siup siup, opa. Wow, co to za chwyt dziwny był.
Okej. A gdzie ja mam się dostać? Tam mam się dostać? A, no właśnie, a jednak. Dobra, to nie w tę stronę. No kurna, traf w te drabiny, głupia. Wites, jedziemy do końca. Mek, mek, teraz ciągniemy w tę stronę. Kurna, czemu mi to zmienia? I have an idea to do this. Co? Lepiej teraz? Nie, wróciłem do punktu wyjścia. Boże, jestem najgorszy. Ara, to jak ja to mam zrobić? Bo jeżeli znowu to przyciągnę tu, to pojedzie tam, tam i do końca tu. Będzie dobrze? Ale inteligentny jesteś. Kurna. Jak ci dadzą medal. Mi lepiej powiedz, jak to żelazko przyciągnąć. Co za ziom. Już? O, bez kitu. Myślałem, że się nie da tak, ale dobra. A tędy nie przejdę. Aha, tędy widzę, że też nie. No dobra. To jednak tędy przejdę. F? Co masz, bo nie rozumiem. Alex! Alex! Dobra, muszę się tam dostać. Alex! Zaraz się stamtąd wyciągnę! Dobrze. Teraz oczyścić przejście. A? Ja nie czaję, co ta laska ode mnie chce, nie? Że jeszcze raz mam tam iść, w to samo miejsce? No to zrobimy jeszcze raz tak samo. Oczyścić przejście. No ale co? To ja muszę tę rułę wziąć, co tu gdzieś leży? A ruła zniknęła. Boże, te zagadki są za trudne dla mnie. Co? No muszę tam iść, ale... Ale jak? Boże, nie no, kolejne. Aha, teraz tam, dobra, ogarniam już, ta. Jot jest głupek, chyba. Ręki sobie nie dam uciąć, ale chyba wiem o co chodzi, chyba w końcu mnie olśniło. Pewnie ludzie, którzy już to przeszli, mówią sobie, Boże, co za głupol, jeszcze tego nie ogarnął, nie? Zaraz będzie...
nadal tego nie ogarnął, a myśli, że ogarnął, nie? Zobaczymy. A o to chodziło, no dobrze. No, akurat się złapało. No dobra, ogarnąłem. 5 minut mi to zajęło, ale ogarnąłem. Luźna guma. Jest nasz Alex z ziom. Masz narzędzia. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. O kurde, jak mu rozdarło mięcho na nodze. Dobry jest. Wygląda na to, że już nie zatańczę. Kurwa, ze strzywacza strzelają. Co ty robisz? Zabijesz nas! Ja nie wyjdę stąd, żeby Lara. Zabierz narzędzia. Nigdzie bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? A ten klucz pasuje do wszystkich śrub? Uniwersalny taki, tak? No dobra. Fajnego tu szerpa ma. Już. O Jezu, on tu umrze, mogłaś chociaż go w usta pocałować, no. Jakby się nie dowiedział. Kurna, to został tam, on miał zostać i umrzeć. Jezu, co jest? Wyjść do bunkra? Wejdź na górę, trzymaj E. Aha! Uuu, kozak! Teraz możemy tak używać ściągarki. Ej, to jest kozackie! Dobra, już nie płacz, kurna. Idziemy dalej. Nie pierwszy, nie ostatni, jak to się mówi na dzielni. O, amunicja. Podniosę, podniosę. No, amunicja. O, nie podniosę. Dobra, trudno. Użyjemy wciągarki. Jep, jep. Kurna, coś wobluje ostro. O, halo! No. No. Nie pykło, no. Nie poszło po mojej myśli. Amunicja? O, wezmę, wezmę. A tamta? O, dobra. Jedną mogę tylko wziąć. Last. Ja nie wiem, czy ja zeskakując z tej linki muszę spację nacisnąć, czy nie. Bo wtedy nacisnąłem. I zeskoczyła. Może po prostu tak teraz spadnę po prostu na to? Nie, nie mogę tak sobie. Okej. Czekaj, co do linki tutaj? Coś była podpowiedź jakaś. O, spację, dobra. O, gitara. Spację trzeba było przyspamować, przysrać spacją. No i co, teraz? Kurna, teraz mogę to zrzucić? Haha! Ha, 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 ha. Musimy wrócić. Stare dzienniki. No już znalazłaś kilka takich, jesteś spostrzegawcza bardzo. Da, wydupcać mi z tym. Nie będziemy czytać makulatury. Antyczne ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. Jeszcze nie czas, Laru. Nie jesteś gotowa. Przy 99% gry będziesz gotowa. No to po to te linki do zejścia na dół. O! Co to za dźwięki? Zaraz, skąd ja przylazłem? Stamtąd? Nie, nie stąd.
Tu poszedłem dalej, czyli stamtąd przylazłem. Ale mam tak samo wrócić? Dziurą? O, chociaż? O, tak. Dobra, to wracamy. Ej, nie może być tak dobrze. Ktoś nas musi zaraz... No kurna, czemu mi na pistolet zmienia? Ktoś nas musi napaść za chwilę, nie? To coś za dobrze nam idzie. A nie mówię, że z tym bossem było incredible. Ale no, w miarę szybko nam to poszło. Co tu mamy? Wychodek? Tak, tak, dokładnie, Laro, nie mylisz się, to wychodek. Dobra, dobra, ale teraz ja chcę wrócić. O, proszę bardzo. Blast. Blast. Jest spirala. Fią, fią, fią. Nie mamy jakieś punkciochy? Uwaga, mnie te punkciochy. W ogóle do ogniska dobrze, że zajrzeliśmy, to jest zawsze jakiś checkpoint, nie? Przetrwanie ulepszenia 8 z 9. Ej, dobra, ulepszymy sobie jedno i będziemy mieć 100%. Wszystkie wejścia do grobowców i ważne miejsca będą oznaczone na twojej mapie. Na mapę w ogóle nie zaglądam. Chyba, że jestem w dupie. I mamy to na 100%. Nasze gratulacje. 50% i 43%. Dobrze, lecimy dalej. Jestem ciekawy, czy do końca gry da radę ulepszyć wszystko, dosłownie wszystko na 100%, złącznie z brońmi i umiejętnościami. Czy gra jest zrobiona tak, żeby wybierać mądrze i nie da rady zrobić wszystkiego na 100%. Jestem ciekawy, czy zrobili to tak twórcy, że da radę wszystko opanować, czy tylko wybrane rzeczy. Po broniach to ma tylko tam jakieś znaczenia. A tak to w grze to jest albo łatwiej, albo trudniej, jak zależnie jak się wybiera umiejętności. Ale rozstupcyło. Co tu mamy? No. Co to za menele? Idealna kryjówka dla zbiegu więźniów. Jeżeli się tam schowali, to pewnie nie wierzy. Pomocy! Ty, nie wiedziałem, że da się przyciągnąć gościa. Niechcący to wybrałem, nie? Śmiesznie. Nie wiedziałem, że tak się da. Ej, to jest fajne. To można takich gdzieś spychać w dziurę czy coś. Nie? Fajny patent. No dobra, dobrze, że przyładowałem łuk. Pożądalu, lecimy sobie. Jep. Boże, jaka kamera zmienna. Aha, czyli ta po lewej stronie ścieżka to była do powrotu widocznie. No dobra. Ło! Dobrze, że spacją też się nie odkleja od tego, od linki. Bo bym spadł już parę razy, ale shiftem się odkleja. Zawsze wolę wcześniej się odkleić, niż do końca lecieć. O! Masz, napraw łódź. Jak nie naprawisz, to jego śmierć poszła na marne. Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rejs! To trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Jedyny optymista. Najedzony. Ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy.
Historię? Nie chcę więcej słyszeć. Ja coś czuję, że Blondas Doktor tutaj zginie, zostanie na tej wyspie. Z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami. Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Czarną poświęćcie i odpływajcie. Genialny pomysł. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Instynkt przetrwania. Chlast. O, chlast, chlast. Fiu, fiu, fiu. Słuchajcie, ziomki, wrócimy do tego w kolejnym odcineczku, bo mamy już 20 minut na czasomierzu, z tego co widzę z moich oczu. Także widzimy się w kolejnym odcineczku. Dziękuję wam serdecznie, że oglądaliście do końca i widzimy się w następnym odcinku. Tak, yo, yo.